Witam serdecznie, z tej strony Nina, a to kolejny odcinek z gry The Long Dark. Kontynuujemy. Okej. Czemu jesteśmy tutaj? Już wyjaśniam. Otóż, jeszcze wczytałam save przed pójściem spać, ponieważ... Ja jestem taka survivalistka, jak z koziej dy broń bojowa. Otóż tak, ja... chadzam sobie... Gdzie to będzie? Z świeżym jelitem i świeżą skórą jelenia i jeszcze z jeleniną w kieszeni i potem się dziwię, że mnie atakują wilki. Upuścimy sobie to i to. I dzięki czemu to się może wysuszy tutaj przy tym. I stwierdziłam, że może jeszcze zrobimy coś takiego, że troszkę narąbiemy drwa. Żeby tutaj rozgrzać tak, żeby to nam do rana starczyło. To co my możemy połamać? Możemy połamać chyba stół, nie? Krzesło. No. To zaraz to zrobimy. Tylko, że muszę raz, że zgasić lampę, żeby nie marnować ognia. Ha, słuchaj. No to będziemy teraz łamać, tylko nie wiem, czy chyba wolę rozbić to, nie marnować siekierki. Jestem zmęczony, wiem, ale dasz radę. A, to już muszę użyć, dobra. Żeby mi nie padł na twarz. Już? Spoko. Teraz tutaj dorzucimy. Paliwo. Czy nam to wystarczy do... Zaraz. Spokojnie. Na 6 godzin. O, weź pochodnie. To jeszcze się rozejrzymy. Co jeszcze możemy zniszczyć? Tutaj chyba to? Nie, to nie. Czy tak? Nie, nie to. To jest do gaszenia pochodni. No zaraz odpoczniesz, nie histeryzuj mi tu. Bądź mężczyzną. Krzesło. Jak mi zemdleje? Zemdleje mi. Nie, 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 nie. Chodź, 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 chodź. I tutaj dodaj paliwo. Proszę bardzo. Już? Spokojnie. Pochodnie dodaj. I mamy na 7 godzin. Możemy 7 godzin pospać. Nara. O Jezus. To może... Może... A właśnie, jak się z zapałką idzie? Jak to wygląda? O Jezu, ile to światło ta zapałka daje. Spoko. Coś tu leży? Skanina biorę. No to teraz już możemy iść spać. Coś potrzebujesz? Jeść spać, siku? Może... No tak, jeść. Dobra. Żebyś ty mi... No może to cię, nie? Bo to będzie ciężkie. To się opijemy na noc. Teraz gdzieś to uzupełni picie i jedzenie. I powinno wystarczyć. Wszystkie wypijemy. Puszki. Bo i tak to jest ciężkie, więc nie wiem, czy to targać ze sobą. Spoko. Nie, nie, zapałki już sobie odłóż. Jak to się chowało? Ha, też, dobra. I zaraz śpimy. Tam było chyba 7 godzin, to pośpimy sobie 6 godzin, co? No i się wyleczył, super. Też bym tak chciała, żeby skręcenie, czy tam jakiś uraz się leczył w ciągu nocy. No nie jesteś super hiper wyspany, ale chyba nas nie stać na dłuższe spanie. Ty dalej tu żyjesz? Ops. Pani Hobbs, pan mi normalnie krwi napsuł. Zestresował mnie pan. O, tu się dalej hajcuje, pali się. Skóra jelenia trochę wyschła, nawet bardzo wyschła. Kiedyś sprawdzałam, że przy piecyku jak się położyło, to zwiększało się chyba 100% nawet szybkość wysychania. Ale ja to zabieram. Trudno, najwyżej mnie zjedzą wilki. Wezmę sobie pochodnie. Coś potrzebujesz? Kawę. Kawę ci zafunduję na pewno. Jak to się ogrzewało? Bo nie pamiętam. No ja nie mogę. Ja musiałabym chyba w to grać serią. Ale fajnie paruje. Grać seryjnie, nagrać kilka odcinków, bo jak ja robię przerwę nawet tygodniową, to ja potem nic nie umiem. Nie, żebym coś umiała, nie? To dowodzę właśnie tym, że latam z mięsem w kieszeni i się dziwię, że mnie wilki atakują. Teraz nie mam mięsa w kieszeni, mam nadzieję. Mam
Wszystko puszki, puszki, puszki. Jedyne, co może je zwabić, to właśnie te jelita, ale mi chyba będą potrzebne, albo ta skóra. Więc ja je zabieram. I tam w ogóle ten wilk mnie zaatakował, więc może by się opłacało pójść tym śladem? Tylko, że pewnie już przysypał śnieg, więc... No już... Pi. Będziesz wypoczęty? Dobra. Puszka zostaje. Tu wszystko ogarnięte chyba, prawda? Mniejsze zmęczenie. Jesteśmy chyba gotowi, żeby wyjść, ale najpierw zapiszemy. I musimy iść do tu, tak? A, się boję. Może, a może wezmę sobie pochodnie? Mogę? I następny dowód moich umiejętności survivalowych. Nie sprawdziłam, czy ja go ubrałam, rozebrałam, czy to wyschło jego ubranie, bo ono było namoczone, czy coś tam się stało z nim. Okej. Okay. Spoko. Tu są ślady krwi. Może ja mam iść tymi śladami? No ale on mnie nie zaatakował tu, tylko on jakby odbiegł. Dokąd teraz? No dokąd teraz? Może ja zgaszę tą pochodnię? Tutaj nie? Tu, tu, tu. Teraz tu. Nie wiem, czy nie mam gry znowu. O Jezu, zakrwawił. Jak go przebiłeś, to co się dziwisz, nie? Teraz dokąd? Chwila. Tu? To wygląda jakby w tę stronę, ale... Ale moment, trochę podgłośnię sobie grę. No, straciłam ślad. Tu. Trop. Okej. Okay. Teraz gdzie? Tu? Tutaj? Przebiegł? Tędy? Czy pobiegł tam raczej? No gdzie te ślady krwi mnie zaprowadzą? Przepraszam. Ale tu ich nie ma teraz, tych wilków, nie? Zobaczyły, że tu biją. I uciekły. No w sumie te ślady krwi tak trochę nierealnie, nie? Że też powinien ten wiatr, ten... No, moment, posłuchajmy. Ten wiatr, ten... Ten śnieg powinien już dawno zasypać te ślady. Może tam pobiegł. No nie ma, już nie ma tego tropu. Urwał się. Może weźmiemy parę kamyczków, co? Nic nie musisz upuszczać. Nie, nie zapalaj, podnieś kamyczek. Podnieś kamyczek. Czy tam coś leży? Nie, to kamienie. U mamy. Już. Dobra. To nie wiem, zgubiłam ten trop. I w sumie jakoś nie martwię się z tego powodu. O, tu jest ta brodaczka, co się robi z nim, ten bandaż lepszy, nie? Nie, no możesz ją wziąć? Nie, czy ty jeszcze nie wiesz, że możesz ją używać? Dlatego. Czy tam? Czy tam, tam coś jakby leżało albo chodziło? Nie! Spokojnie! Nic tu nie zaszło. Nie? Tam o. Tam. Tam, tam jest trucho, tam latają ptaki. Dobra. Tylko tak nie pędź, bo zaraz tutaj się władujemy na wilka i będziemy płakać. Dobra, pomału. Słabo oddech. Słabo oddech. No. To czym ja zrobiłam takie kółeczko? On też zrobił kółeczko, bidaczek. Dobra. Czy nas tutaj czeka jakaś wizyta? Jeszcze jak wezmę wszystko, to... Czemu ja nie mam noża, którego wyjęłam z niego? Ja po to zrobiłam. Żeby pozyskać ten nóż. O Jezu, zamarzasz. Ryzyko hipotermii. No chyba sobie jaja robisz teraz. No co za pal... To, gdzieś się tym ogrzewał. Nie ma opcji. W
Facet, nie ma opcji. Nie będziesz teraz sobie rozpalał ogniska. Przecież ty jesteś ubrany. Nie histeryzuj. Idziemy. Zamarzam. Nie, no ja się muszę wrócić do tego dupka tam. Naprawdę. I poza tym jestem za ciężka. Za bardzo przeładowana jestem. Wrócę się do niego. Kurczę, no nie tak to miało wyglądać. Znowu przejrzę ekwipunek. Zjesz coś. No, trochę ogrzewa ta pochodnia. Albo po prostu biegłeś i się rozgrzałeś. O, tam chodzą jelenie. Dobra. Ale dziwne, nie? Że mnie tak poprowadziło, zrobili taki numer. Mogę to rozbić. Dobra, wchodzimy. Cześć, wróciłam. Honey, I'm home! Jesteś tu nadal? No kurczę, nie mogłeś poczekać chwilę. Rozpal ogień znowu. Zaraz sobie coś upitrasimy. Garnek. No, garnek, halo. Garnek i stare mięso wilka. I tu garnek. Aha, jeden działam. Jestem inteligentna. Wybierz. To, no tu, wszędzie mogę upiec. Takie czary. I tu wrzucimy znowu te skóry. W czym to będzie? Aha, to mogę dodać jako... To jest zepsute. Czemu ja to noszę, jak to jest zepsute? Boże święty. Pochodnie mogę tutaj dodać. Na ile? Na godzinę tylko. Spalimy całą tę budę, nie? Ale się pitraszą. I teraz miałam wyrzucić, żeby to się jednak jeszcze tam... Kurczę, a to tu jest, dobra. Opuść. Nie to, anuluj. To. W międzyczasie sobie spróbujemy zrobić bandaż może. Jakby, co? Zjesz, nie bój żaby. Czy tam się już smaży i się już upiekło i na amen? Stop. Nic nie jest za ciężkie. Jedz. Nie denerwuj mnie. Tu proszę jeść. Byś miał wszystko w brzuszku. I popijesz napojem. Coś jeszcze? Czy ty jesteś, jaki jesteś? Nie, no jesteś w sumie syty. Już ci nie będę pchać. Muszę sobie podgrać jeszcze. Czekaj, garnek zabieramy. Nie jesteś pewien? No to się upewnij. 12 minut. Potrzebuję drewna, facet. Tam przed domem było, ale... O, książkę wezmę, dorzucę. Książki dorzucimy. Żeby podtrzymać ogień! Podtrzymać ogień, no. Dodaj paliwo. No. Jeszcze na godzinkę. Super. Co tu jeszcze mogę? Książki. Nie masz nic ciekawego przy sobie. Zabrałam ci łom. Wiem, powinnam się cieszyć, skakać pod chmury. No w sumie się... Coś śpiący! Ja go zabiję! Za chwilę ja będę z tym więźniem tutaj mieszkać. Jak on jest zmęczony nagle. Kurde, zjem go za chwilę. Przygotuj posiłek. Zrobisz sobie kawę. Przecież on jest nie na żarty, ten facet. Tak, coś co mogę na szybko spalić, mnie interesuje. Nic się nie robi ciężkie, wydaje ci się. To jest tylko, wiesz, twoja imaginacja. A, nie mogę papierów do... Łe! Ja nie mogę papierami palić, to ja papiery wywalam. Przepraszam, myślałam, że mogę palić papierami. Chwila? Kawa się chyba... Nie, jeszcze chwilkę. Gdzie są papiery? Ja naprawdę nie ogarniam tej gry zupełnie.
Czemu nie mogę połączyć to z... Czekaj, czynności. Nie mogę. Nie mogę. A jak zrobię zbierz, to... Co zbiorę? Tylko złom. Aha. Już gotowa. Jak? Zaczekaj do zakończenia. No to... Aha. Jest dziwne. Nie rozumiem tego systemu. To co? Jeszcze jedną kawusię? Się opijesz, ojesz, ser... pikawa ci strzeli. Zobaczysz. Zobaczysz wilka i... A! Zawał. Ja chciałam wyrzucić. Wyrzucić to z papierów. Gdzie są te papiery? Tutaj. Czyli upuść to wszystko, bo to trochę waży. To już kilogram. Upuść wszystko. Tu też upuść część. Mam to w sumie. Dobra, to upuść wszystko. Co tu jeszcze waży? To kolba pałki. Też mogę upuścić. To... No dobra, upuść. Te banknoty będą na podpałkę. Co jeszcze nie potrzebujemy? O, za długo. Kawa się wygotuje. Okej. Okay. No! Jesteś rozgrzany i powinno ci jakoś pójść tam, no. Facet. Masz... Super, nie jest za ciężko, jest fajnie. Bierz pochodnie. Musimy wrócić tam. Do naszej tej... Co? Czemu ta pochodnia tak słabo się pali? Nie powinna być na 100%? Halo. To wrócimy. Ale jak jest mgła, to powinno być z jednej strony cieplej, ale z drugiej bardziej wilgotno. O właśnie, mi się przypomniało podczas montażu, że ja ciołek jednej rzeczy nie sprawdziłam. O tutaj tego, tej szuflady. Nie chcę. Nie chcę! A, tu jest jeszcze jedna. Dobra, może być. Wszystko? Ojej. Lipa. Ale dobra, idziemy. To tak wyglądało? Ja tędy szłam w ogóle? Jak ja zabłądzę w tej mgle na amen, wracamy się. Honey, I'm home znowu. Nie, tu się nie da, po prostu nie mogę, nie dojdę w taką mgłę. Muszę odczekać. Teoretycznie bym doszła, ale bym się tak nabłądziła, że on by prawdopodobnie zamarzł, więc musimy odczekać trochę. Więc tutaj znowu rozpalimy ogień. Masakra. Spokojnie. I sobie tu odpoczniemy porządnie i dopiero ruszymy, bo to jest błędne koło. Okej. Okay. Więc, no, nie wiem, pójdziemy spać, jest noc, a chociaż w sumie, czy jest tu coś do zniszczenia jeszcze takiego? Krzesło jest, o. Aha, to jest z tego, z metalowe, to niestety. No ale mogę te półki chyba rozwalić, te stoły. Ale ta siekierkę zmarnuje. No, na pomoc! Lewitujące lampki? Nikt nie przewidział, że będę niszczyć takie rzeczy. A jakbym spod ciebie to rozbiła, to też byś lewitował? Może ja jestem magik? Co? A co? To nie, to będzie tylko podpałka. Szafka, okej. Okay. No dobra, to co? To dodajemy paliwo. Na fulla. Będzie 7 godzin ciepła. Wyśpimy się porządnie, nie będziesz mi stękał w końcu. Tylko tak. Najpierw pić. Pić. Wypij. Spoko. Jedzenie jeszcze ujdzie. I pójdziemy lulu. Tak na porządnie lulu, nie? Na te 6 godzin. Czy tam 7 nawet, niech już wygaśnie. Chociaż szkoda trochę. A dobra. Wyśpij się. Szkoda, że nie ma wskaźnika wyspania. To bym mogła w pewnym momencie mu przerwać, nie? Zresztą się da przerwać? Już.
Okej, świt chyba. Patrz, jeszcze się pali. No, puść mnie. Ile jeszcze? 13 minut, a nie mam co dodać. Co, że głodny znowu? Ty ciągle tylko byś jadł i, kurczę, spał. Jest to z papierów, a to nie wystarczy. Musiała być książka. Tu mam jeszcze stół. Trudno, ale tam wygaśnie. O, tu teraz się... No i czegoś, że jest gaz, no. Paliwo? Nie mam katalizatora. Kurde, zmaściłam. Co, Aniu? Co, strata czasu? Ja cię walnę za moment. Patrz. Obrażę się normalnie. Dobra, dodaj paliwo i jakoś porządnie się tutaj ogarnij, facet. Coś mi zjedz. Kawkę. Co jeszcze mogę ci zrobić? Na ciepło możemy zrobić te... Na ciepło możemy zrobić... Nie, zupę może nie, ale te brzoskwinie. No, wybierz. Fajnie to wygląda, nie? Żebym tego nie zapomniała wziąć. To co, jak tam było w tym więzieniu? Czy jak to, o co tu chodziło, co? Powiesz mi? Ile? 9 minut, dobra. Może być tam jest 14. Dobra. Pi. Tu. Chwila, dodam paliwo. Jedz. Najedzony. Normalnie jesteś w super hiper kondycji. Weź pochodnie. Nie możemy ruszać. I to jeszcze musisz wziąć, głąbie. Mówi do siebie oczywiście, bo jestem głąb w tej grze. To nie, to nie, to zostaje, to zostaje. Co to jest? Puszka, pobijana puszka, ale ona jest stara ta karma, nie? Dobra, zostawić to i jadę. I jadę w drogę. Mogę, niech nie będzie wilków, mgły, deszczu, wiatru, śniegu. Dobra, dziękuję. Czy ja mogę zgasić, a potem zapalić? Czy ona się tak działa na takiej zasadzie, że ja potem mogę sobie ją tak zapalić? Dobra. Nie jest chyba źle. Delikatnie. A, bo ty nie skaczesz, zapomniałam, więc pójdziemy naokoło. Chwila. Coś tutaj nie było? Nie pominęłam? To jest, że przejrzałam, okej. Ja tu już nie mam zamiaru wracać, więc mam nadzieję, że... Ja wiem, chyba te wilki się tu zjawiły, bo ten facet był ranny, tak? I je ściągnęła tutaj krew. Jego. Dobra, spokojnie. Pomalutku. Czy ja dobrze idę? No na wprost są te. Moment, pauza. No tak, świetnie idę, po prostu zeszłam z trasy zupełnie. Jestem geniuszem orientacji w przestrzeni i terenie. Tutaj jest droga przecież. Droga, mostek. No. Nie, błagam, żadnych wilków więcej. Ja mam traumę. Dobra, słaby oddech. Aha, bo czemu to mówisz? Bo jest akurat wschód, tak? Czy... Skąd ten wniosek nagły? Tutaj to chyba będę znowu od drzwi do drzwi. Ale w sumie dobrze, bo ja nie posprawdzałam tych schowków na przeciwko słonecznych tych takich osłon. One są otwieralne,
Ja tak czuję, że w którymś z nich może być... Ja tylko wejdę tutaj, bo tu niby stąd nie widać, ale od środka chyba je widać. Nie, tu akurat nie jest. Ja się zastanawiam, czy nie będzie kluczyka na przykład kiedyś. Dlatego... Dobra, opuść. Będę tak trochę upierdliwie, ale zaglądać tu i tam. Najwyżej się jak to wytnie. Dobra, spoko. O kurde. Kurde! Co tam z tobą się stało? Ale są wredoty. Nie mam nic. Usłyszałam tylko jak podbiega. Jakie mam ciary znowu, no. Naprawdę ich tu tyle będzie. I to będzie takie uporczywe. To jest straszne. Dobra, teraz tak. Jestem tu, muszę iść tam. Dobra. Czy ja widziałam... Dobra, nie wiem, czy widziałam. Coś mi się wydawało, że coś widziałam, ale mi to nie obchodzi. Uff. Tam coś, bo jakaś porada była, tu nie zdążyłam przeczytać. Ale to nic. Tak, najpierw do... Aha, ja idę koło tych... Tak, ja jestem genialna, znowu. Trzeba za dużo rzeczy pamiętać. Tu jest szafka, tam gdzieś był łom potrzebny. Zepsute drzwi, to nie, gdzieś tam było, pamiętam, było. Proszę mi nie kłamać. Dobra, to puste, puste. To gdzie tam się szło? Chwila. Gdzie to się szło? Tu? Aha, prosto, dobra. Tu. Otwórz szafkę. Wyłamywanie. Super, super buty, ekstra. Normalnie święto. Ja przychodzę koło tych aut i tam przecież trzeba jeszcze im, można im przejrzeć te bagażniki pozamykane. Tylko to jest tyle tych wilków, że się boję stać na dworze tyle czasu. Co mam otworzyć? Które to, do czego jest ten klucz? Albo dobra, lecimy po kolei. 20 nie, tu. Safe szary mateczki. Zabierz. A, pieniądze też się przydadzą. Na podpałkę. Czyli potrzebne nam 13 i 20, tak? Nie 20. 20. Nie. Tak, po 3. No to super. A co się dzieje? Aha, bo jesteś ranny. Dobra, już myślałam, że tam coś krwawi, że ja znowu nie zauważyłam i znowu mi tu gdzieś zdedzisz z nienacka. I się zdziwię tego. Tu nie ma nic do otwierania, nie? Takiego na chama. Dobra. To do szalej mateczki teraz. Tu do wprost pójdziemy. Jak mi tu wyleci jakiś wilk, to normalnie się popłaczę. Dobra. Biegiem! Kazem! Mam nadzieję, że żyjesz. Żyjesz. Super. To moment. Ja tak wyrzucę tą skórę tutaj, bo już gadać to pewnie będą wieki. Suszone. Okej. Okay. To mogę. I... No dobra, kobito. Szprechaj. Pojemnik, proszę. I still don't. Shh, please. Give me the box. Jewelry? I don't understand. You said this would help me find her. It will. Outside her, it will. I need to find my friend. Do you think you'll be okay here by yourself? You've done more for me than you can know, Mackenzie. These pearls were my lilies.
I didn't come across anyone in the farmhouse or bank that seemed like a Lily. Lily was... It doesn't matter. Did you get confused? In your foggy gray memories? Maybe you thought Lily and my friend were the same? I'm sorry, Mackenzie. I thought I was helping you. It's okay. I don't think you're in any danger anymore. You should have enough supplies to last a while now. I'm sure help is on the way. Now that I have her pearls. Lily's things. What? Sorry, I don't understand. I needed the pearls to remember her, but... Now you can take her things. Upstairs, in her old room, her climbing gear, her maps. They can help you get out of Milton. The path through the mountains. You mean there's another way out? Yes. My Lily was a climber. That's what happened. Never mind that. Take the rope, the map, follow her path. It'll lead you out of Milton and deeper into the mountains, north, towards Perseverance Mills. Okay. If you're sure. Thank you. Now lead me to my memories, outsider. Go out there and find your friend. And don't stop to think about Milton or Greymother again. We're of the old world. This new world is for the strong to survive. Oj, pogadaj, o, kurz do kufra Lili. Lily, who was she? You want to understand Lily's story? Man who fell from the sky. I think I know enough about Lost to understand why you wanted her pearls. Then take them to Lily. Lily's still here? In Milton? Why didn't you say so? Go find her. Take the pearls and give them to Lily. And then I can rest in peace. A ona żyje w ogóle, ta Lily? Co, nie ma więcej zupki? O, nagrobka Lili. No to świetnie. To znowu tu wycieczka nas czeka. Więc tak będziemy musieli obejść te wszystkie miejsca z autami. Więc na razie pójdziemy na górę. To niech sobie tutaj leży. Pójdziemy na górę do kufra, zobaczymy co tam jest. Kufer był gdzieś tu chyba, nie? Nie. Gdzie to było? Dziś nie działam. Czy w tym... Moment. Coś tutaj. Nie, no, łazienka, spoko. O, tutaj. Pokój. Jej. Kufer, okej, okay, za chwilę. To zobaczyłam, tak? Obaczyłam wszystko. Okej, okay, spoko. No to otwieraj. Oj. Przepraszam. Nie przytrzymałam. Lina. Spoko. Skarpety i mapa z trasą. Super. Zobacz mapę, czy ona się... A, tu jest to przejście. Powiększyła się. O Jezu! Narzekasz znowu, tylko narzekasz. Tu mamy iść też. Jak? Czy stąd się da tutaj jakoś dotrzeć? Tędy. Za kościołem. I tutaj dotąd. Ale to jest hektar. Ja nie wiem, czy ja mam to robić. To jest misja poboczna chyba. Tak, to jest główna. Poboczne są właśnie... Ostatnia wyprawa. Ostatnia dla mnie? No dobrze, więc cóż. Co zrobimy? Ile mam minut odcinka? Już trochę jest. No ale jak to potnę, to będzie może krótsze. Może. Więc tak. Dobrze, przy pani. Jestem, że tak. Jestem strasznie przeciążona jestem. Muszę coś powywalać. Na przykład to, albo coś innego. Boże, ja nie mogę naprawić. Czemu ja nie mam noża?
Wyciągam z bebechów tego faceta nóż, który teoretycznie powinien trafić do mojego ekwipunku. Czemu? O, ja go nie mam, przecież to był porządny nóż survivalowy, no kurczę, ludzie złoci, no. Ech. Trzeba będzie powywalać część tych rzeczy i zrobić krótką wycieczkę sobie znowu. Ale to w następnym odcinku. Teraz poza nagraniem powywalam część rzeczy na spokojnie. Ponaprawiam. I zacznę nowy odcinek. Tak więc to będzie tyle na dziś. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!